które przeprowadzaliśmy pracownikom dotyczącego składania fal. No, przed chwilą mieliście tutaj sobie okazję zobaczyć zakres transformatora Fouriera. Czy ktoś zrozumiał definicję, która znajduje się w Wikipedii? Znaczy, tu jakieś dosyć złożone opowiedzieć o co chodzi w tym transformacie. No, nie dziwię się, matematycznie jest to dosyć skomplikowana sprawa. Ja tutaj wrócę do doświadczenia takiego komputerowego, które przeprowadziliśmy już na lekcji fizyki. Mianowicie przełączymy sobie tutaj sinusoidę na falę jakąś definiowaną. Ja znowu uruchomię ten generator. Pięknie, przyjemne. Dzisiaj nie mam głośników, to może będzie trochę ciszej. Ale chciałbym Wam tutaj pewną rzecz przypomnieć, którą będziemy za chwilę robić samodzielnie na komputerze. Więc dajmy sobie start. I przełączmy sobie na edycję sygnału. Otóż tak wygląda funkcja, którą właśnie słyszycie. Funkcja okresowa, ona ma pewną częstotliwość podstawową 1000 Hz. To, co tutaj widzicie, ten słupek, to jest amplituda przy częstotliwości 1000 Hz. Drugiej harmonicznej nie ma. Trzecia harmoniczna to jest 3000 Hz, amplituda znacznie mniejsza. Piąta harmoniczna 5000 Hz, amplituda znacznie mniejsza. I jak my sobie sinusoidy o takich częstotliwościach i takich amplitudach dodamy do siebie, tak naprawdę tutaj tych kolejnych amplitud jest jeszcze bardzo dużo, to dostajemy trójkąt. Możemy sobie zmieniać kształt tego przebiegu. Proszę zobaczyć, co się dzieje z amplitudami. Tak więc każdy dźwięk, który my słyszymy, którego bardzo jesteśmy w stanie rozpoznać, źródło dźwięku, jesteśmy w stanie to rozpoznać dlatego, że jest to pewien przebieg czasowy. To jest funkcja okresowa, która tak przebiega, tak się zmienia okresowo ciśnienie akustyczne, które dociera do naszego ucha, a ono tak naprawdę jest złożeniem trgań harmonicznych, gdzie poszczególne składowe o narastających kolejno częstotliwościach wchodzą w skład tej fali złożonej z takimi amplitudami. Za to już tutaj wyłączam. Przygotowałem na dzisiaj taki plik, no pracowałem nad nim przez kilka dni, na pewno trochę błędów tutaj pewne rzeczy zrobiłem. Jest to po pierwsze składanie takich różnych drgań harmonicznych, po drugie nauczyli się tutaj interakcji, ja tutaj porobiłem pewne suwaki, będziemy sobie zmieniać amplitudy fal i składowych i patrzeć, co się z tego wszystkiego dzieje. Więc ja proponuję, żebyście sobie też uruchomili nowy notatnik Sage'u, zatytułowali to jakoś tam fale dźwiękowe, na przykład albo jakoś inaczej. Ja to nazwałem Soundwaves. Lepiej po angielsku, lepiej używać w ogóle angielskich nazw zmiennych, też ja tak robię, po to, żeby ten program potem mógł być analizowany no, przez ludzi z całego świata, nie tylko przez Polaków. Na początku zadałem tutaj taką zmienną, którą nazwałem wall. Ja to już nazwałem tak z myślą o przyszłych zastosowaniach, bo później będziemy stawiać ścianę tej fali, ona się tam będzie odbijać, więc to jest położenie tej ściany, tak? Zakres dostępnej przestrzeni, ona ma 20 jednostek, ta fala miejsca w przestrzeni, gdzie się może rozchodzić. No i chciałem Wam pokazać, że faktycznie jak składamy ze sobą sinusoidy, to wychodzą różne takie, no wydawałoby się, że coś takiego ciężko jest zdefiniować sinusoid. Tak? Ta transformacja Fouriera, o której przed chwilą mieliście okazję poczytać, mówi, znaczy twierdzenie Fouriera mówi, że każda funkcja okresowa, na przykład taka, może być rozłożona na sumę, być może nieskończenie długo, na szereg funkcji składowych, mianowicie sinusoid o rosnących kolejno częstotliwościach, tam w tych wzorach, które mieliście przed oczami,
częstotliwości są mnożone przez jakby numer wyrazu, tak? Czyli każda nty wyraz to ma częstotliwość n razy x, gdzie x jest tą częstotliwością podstawową. I o różnych amplitudach to można policzyć jako całki tam, które widzieliście przed oczami. Czyli każda funkcja okresowa może być zapisana jako suma, być może nieskończona, sinusoid. Sinusoid o coraz to większych częstotliwościach i o różnych amplitudach. Mniejsze obliczanie tych amplitud, tego nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Natomiast możemy sobie zrobić coś w drugą stronę. To znaczy możemy sobie amplitudy dobierać, dodawać sobie te sinusoidy i zobaczyć, co z tego wychodzi. No i tutaj mamy taki prosty przykład, gdzie ja na początku zadałem amplitudy A1, A2, A3, A4, A5. Proszę zobaczyć, one stopniowo maleją. I zdefiniowałem taką funkcję złożoną wave complex od t, od czasu. To jest pierwsza amplituda razy sinus t. Druga amplituda razy sinus, tutaj jest dwa razy większa częstotliwość. Trzecia amplituda, trzy razy większa częstotliwość. Czwarta amplituda, cztery razy większa częstotliwość. I tak dalej. Częstotliwość rośnie, amplitudy maleją po to, żeby ta pierwsza częstotliwość, ona jakby wyznaczała okres całej funkcji. Pozostałe są takimi przyprawami, są takimi dodatkami, które no, powodują zmianę kształtu tej krzywy. Ja proponuję, żeby sobie każdy to teraz wpisał, zobaczył, jak to wygląda, po czym sobie można pomanipulować tymi tutaj amplitudami i zobaczyć, jak się będzie zmieniać kształt tej funkcji. Tak, widzę, każdy już tutaj coś ma. Dodamy tutaj pewną interaktywność. Ja teraz uzyskam dokładnie ten sam efekt w inny sposób, na razie nieinteraktywny. Zdefiniuję mianowicie taką funkcję, która nazywa się Wave Complex Plot, która to funkcja będzie potem mogła przyjmować jako parametry pewne ustawienia zadane przez suwaki. Więc to jest dokładnie to samo, co zrobiłem do tej pory. Kolejnego boksa proszę sobie takiego stworzyć. Funkcja Wave Complex Plot, zdefiniowana tutaj, zależna od właśnie tych parametrów, które będą amplitudami i one będą wchodzić jako argumenty do tej funkcji interaktywnie, zadawane będą w następnym boksie przez suwaki. Tutaj ten argument kwark z dwiema gwiazdkami oznacza, że można do tej funkcji Wave Complex Plot dodawać jeszcze różne inne argumenty, na przykład zadałem coś takiego jak rozmiar tego wykresu. Kolejne podejście do sprawy, tym razem sobie wprowadzimy elementy interakcji. Do tej pory zadawaliśmy w sposób statyczny amplitudy. Teraz za pomocą takiej tutaj konstrukcji interact zdefiniujemy sobie 5 suwaków. Suwaki o nazwach takich jak nazwy tych amplitud. Każdy z takich suwaków slider ma 3 argumenty. Wartość początkowa, wartość końcowa, czyli minimalna, maksymalna, skok, z jakim się ta wartość może zmieniać. I wartości ustawione za pomocą tych suwaków są przekazane następnie jako argumenty do zdefiniowanej wcześniej funkcji Wave Complex Plot. Wynik tej funkcji jest podstawiany pod zmienną PLT, która jest następnie pokazywana. Oprócz tego stworzyłem, no nie wiem, czy to jest optymalny sposób, ale tak sobie wymyśliłem, taką funkcję, która nazywa się histogram, wykres, który nazywa się histogram, który rysuje w postaci słupków te amplitudy, tak jak to widzieliście poprzednio na tej symulacji z dźwiękiem. No i również pod spodem będę pokazywać ten histogram. Ja na razie pokażę, jak to działa. Evaluate. Więc tylko muszę tu jeszcze, muszę to uruchomić. Wszystko muszę uruchomić, bo inaczej nie będzie działać. Momencik. Evaluate. To się musi na nowo przeliczyć, bo komputer nie zna tych pojęć. No i teraz evaluate.
I na razie wszystkie amplitudy są zero, w związku z czym przebieg czasowy zerowy, histogram zerowy. No i proszę teraz zobaczyć, zwiększam sobie amplitudę na przykład pierwszą na maksa. Co ja dostaję? No dostaję czystą sinusoidę. To jest dźwięk harmoniczny. Jedna składowa harmoniczna. To co widzieliście na symulacji, tak? Dodajmy sobie teraz drugą przykładowo taką amplitudę. Powstaje mi funkcja tego rodzaju. Widać, obydwie składowe są tutaj na moim histogramie. Więc mogę sobie tutaj teraz poprzesuwać te suwaki i zobaczyć, co się stało. Utworzyłem funkcję tego rodzaju. Tutaj mam rozkład na poszczególne harmoniczne. No i tak to wygląda.